Cześć, witajcie na kanale Riser w kolejnym odcinku gry Ark Survival Evolved i dzisiaj zdecydowałem, że będziemy oswajać Mozazaura, a w zasadzie to też wy zdecydowaliście, bo chyba więcej głosów było na to jednak, żeby dzisiaj był Mozazaur, a nie wykluwanie. Myślę, że to jest trochę bardziej interesujący odcinek, tym bardziej, że z wykluwania będzie odcinków kilka zrobionych, bo będzie przecież wykluwanie kilku różnych dinozaurów. Dlatego dzisiaj będzie Mozazaur. Mam nadzieję, że tym razem uda nam się znaleźć. Myślę, że te respy już są wybite po prostu i kilka tych mozozaurów jest już na mapie. Jestem już w sumie całkiem przygotowany, bo jest scuba gear całkowity, więc będziemy mogli oddychać, narkotyki i strzały, no i jakieś tam jedzenie. Będziemy pływać megalodonem, szukać go i nie wiem, czy się będzie dało, ale chciałbym go spróbować zlurować tutaj do tej mojej wodnej bazy. Także zobaczymy. I też przypominam wszystkim, żeby zostawić lajka pod filmem, jeżeli będzie wam się podobało i komentujcie, co byście chcieli jeszcze zobaczyć w następnych odcinkach, bo to w sumie bardzo ważne, tak, bo te filmy są robione dla was. Także zapraszam was dzisiaj do oglądania. My sobie przejdziemy od razu do naszego questowania. Tak, jeżeli będę lurował go tutaj, jeżeli będzie taka w ogóle możliwość istniała, no to będę musiał chyba się pozbyć tego pleziozaura, albo dać go... Nie, wolałbym się chyba raczej go pozbyć, ze względu na to, że po prostu nie wiem, nie znam jeszcze siły tego w zasadzie wieloryba, bo to jest przodek wieloryba, tak? Zdaje się jakiś. Oni mają ze sobą dużo wspólnego. No i on po prostu mógłby zabić go. No, trochę by było szkoda. Chociaż i tak, no niedługo będzie trzeba oswoić coś poważniejszego, jakiegoś lepszego tego plezio. Dzisiaj poluję w taki level między 20 a 50, bo po prostu nie mam kibelsów. Kibelsy na mozozaura są potrzebne niestety kecala. Także no, nie mam nawet jednego, a jest potrzebny 121 chyba na 120 level, także no niestety. Także dzisiaj będzie prime meat. Mam nadzieję, że jakoś tam to wszystko się uda i że będzie fajnie. Tak wygląda w ogóle scuba gear całkowity, bo był update. Ja robiłem już odcinek z tego dawno, dawno temu, ale ten ekwipunek się całkowicie zmienił, jak widzicie. Teraz ta maska wygląda dużo fajniej, butla, spodnie, no taka pianka jakby, nie? Naprawdę teraz wygląda to tak, jak w zasadzie powinno wyglądać już dawno, dawno temu. Jeżeli się nie uda, bo zlurować, to po prostu uderzymy do jaskini, tak? Wiecie co, nie wiem po co mi jest ta pochodnia. Czekajcie, przyniosę ją i sobie ją wyrzucimy, dobra. To po prostu do jaskini i będziemy oswajać tak samo jak tego plezio. I jeszcze mam tylko do was taką prośbę. Jeżeli widzicie, że ktoś skopiował mój film, co się zdarza bardzo notorycznie ostatnio, jeżeli ten film jest zrobiony tak samo, ja nie mówię, że podobnie, że ktoś oswaja to samo co ja, tylko jeżeli ktoś zrobił identyczny film, to proszę tępcie to, bo to jest po prostu chamstwo. Robienie takiego samego filmu i nie wspominanie o mnie jest po prostu wieśniackie, niekulturalne i po prostu pokazuje, jaką ta osoba ma słabą kreatywność, brak wyobraźni jakiejkolwiek. Także no, bardzo bym was o to prosił, bo jest to po prostu chamstwo. No. Tępmy chamstwo w sieci. Może takie hasło. Dobra, wsiadamy na Megalodona. Niestety mgła, więc trochę ciemno, więc ja chyba poczekam, bo wy też nic nie będziecie widzieć z kolei. I ja też. Może zdejmę tą maskę. Jak to jest? No dobra, poczekam chwilę i zaraz do was wrócę. Dobra, słuchajcie, dzień wstaje, więc można będzie wyruszyć. Plan jest taki, że jeżeli nie uda mi się go znaleźć szybko, to później weźmiemy delfina, oblecimy szybko cały ten ocean i poszukamy go po prostu. Bo tak po prostu będzie szybciej, łatwiej i lepiej. No i dobra. Jedziemy na dno, powinny być na samym dnie. No moim zdaniem one też powinny wypływać, bo one nie łapią powietrza. Znaczy łapią powietrze, ale nie mogą oddychać pod wodą, więc one po prostu łapią haust powietrza i one pływają tam, tak? W tym oceanie. No mam nadzieję, że te respy są powybijane. No ja też nie mogę teraz za bardzo wybijać na siłę, bo po prostu będę potrzebował premita, prawda? Więc jak ja będę potrzebował premita, to akurat może być tak, że nie znajdę później tych rekinów, żeby to wszystko zebrać. Nie wiem, jeszcze w ogóle nie widziałem tego mozozaura, ani na żadnym filmiku, ani w grze po prostu. Mam nadzieję, że właśnie uda się gdzieś go tutaj znaleźć. Tutaj też są dwie jaskinie takie fajne, gdzie będzie można po prostu przylurować się. Jeżeli nie macie scuba gear, bo on jest rzeczywiście na wysoki level, to możecie użyć po prostu
jak to się nazywało? No tak, jest taka jedna potrawa, którą pokazywałem już w kilku odcinkach. Lazarus Powder, chyba tak, Lazarus Powder. I to Wam pozwoli po prostu dłużej przebywać pod wodą, chyba 10 minut trwa. No i po prostu będziecie mogli ileś tam czasu pod tą wodą wytrzymać, zanim się wynurzycie, bo te poszukiwania same na pewno będą długo bardzo trwały. A tutaj jakieś delfinki, tutaj jakieś coś tam. Nie wiem jeszcze nawet jak wielki on jest. Czy on jest wielkości plejozaura, czy jeszcze, czy większy. Nie mam pojęcia. W sumie widziałem tylko spotlight i z niego nie wynikało, żeby był jakiś mega ogromny, chociaż no ta platforma jest bardzo, bardzo duża. Platformy niestety nie zrobię teraz, bo jeszcze brakuje mi dwóch leveli, no w zasadzie dwóch i jedna trzecia mniej więcej, bo jest po prostu na 85 level, ja mam prawie 8.3, ale ostatnio mało grałem, więc w ogóle nic nie leveluję niestety. Także dzisiaj normalnie, a później zrobimy sobie jakąś tam platformę na niego. I coś zbudujemy. No nic nie widzę. Pamiętajcie, że GPS też będzie ważny, żeby zabrać ze sobą, bo po prostu będziecie musieli prawdopodobnie znaleźć jaskinię. Dobra, mamy dwa plejozaury, czyli nie wiem, czy je wybijać, bo one mają cholera dużo tego Paremita, więc darujemy sobie. Szkoda po prostu, żeby ten Prime Meat był wybity, prawda? No i znowu chyba jakaś jakby mgła idzie. A tutaj moja Argentiva dzielnie próbowała przeżyć. I one chyba są, wiecie co, te mozozaury, bardzo po prostu rzadkim stworzeniem. Dlatego myślę, że wiecie co, ja sobie po prostu tutaj popływam bez sensu, żebyście wy to ze mną oglądali i wrócę do was, jak już znajdę. Być może on po prostu będę musiał go być może po prostu szukać na północy. Także bryby. Słuchajcie, znalazłem, płynie za mną. Jest ogromny, jest po prostu ogromny. Patrzcie, wygląda jak cień w sumie, nie? Ale jest zajebisty. Ale jest zajebisty. Nie wiem, ile minęło, z 5-10 minut i już znalazłem, także nie jest źle. Nie płynie za mną, niestety, niestety. W ogóle wygląda inaczej niż sobie wyobrażałem, ale zobaczcie, że jednak on nie wypływa na powierzchnię, także no nie będzie tak łatwo jak myślałem. Myślałem naprawdę, że uda się go zlurować do powierzchni. Tylko tak, pytanie, jaki ma level, bo jeżeli ma jakiś bardzo duży, no to niestety, ale nie dzisiaj. O kurde, nie mogę tu użyć lunety. Chyba, że może jak zejdę z. No, teraz trzeba będzie znaleźć odpowiednią jaskinię. Czekajcie. Sześć. To w sumie idealnie. Zobaczcie, jaki ładny jest. Fajny. A jak się. Kurde, gdzie? Żeby mi tutaj za bardzo nie podpłynął, bo ja się zaraz wystraszę. Czekajcie, gdzie ja jestem? I czy tutaj jest jaskinia? To jest bardzo ważne. Bardzo, 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 bardzo. No najwyżej będziemy go lurować, prawda? Najlepiej oczywiście byłoby go zlurować blisko mojej barży. 90 na 51. To jest, czekajcie, 90 na 51. Kurde, gdzieś tutaj była jaskinia. W tych goglach cholera nie widać. Dobra, no będziemy. Czekajcie. 90 na 51, to sobie zapiszę od razu. 90 na 51. Ja idę szukać. Wow. Zobaczcie, on wypływa do pewnego momentu, tak? O kurde, on pewnie jest szybki ostro. Czy nie? Jakiś ostro szybki nie jest, dobra, ale płynie za mną. No dobra, więc będzie można go zlurować. Ale dobra, jest super ekscytacja. Zaraz do was wrócę chyba, tylko znajdę tę jaskinię, sobie przypomnę dokładnie, gdzie ona jest. Na pewno nie jest tutaj, więc musimy udać się bliżej dna. Zajebiście, zajebisty jest. Jest ogromny, jest ogromny. Nie wiem, czy on się zmieści do tej bazy mojej. Czy on przepłynie w ogóle przez tą bramę? Czy jakąś nową bramę zrobili?
wiecie co, on jest w sumie całkiem szybki, więc jak mi się skończy stamina, to może być słabo. Tak, ciągle płynie za mną, czyli agro, zobaczcie, długo będzie trzymało. Cholera, muszę sobie przypomnieć, gdzie jest ta jaskinia i zaraz, tak, no i zaraz do was wrócę. Dobra, słuchajcie, zlurowałem go do jednej z jaskiń, tylko jeszcze nie wiem, czy tam będę mógł wpłynąć tym megalodonem. I wiecie co, jesteśmy na przykład teraz bardzo bezpieczni, bo on po prostu nie może wypłynąć na pewną powierzchnię, powyżej pewnego stanu poziomu wody. Dlatego nawet możemy być metr od niego i on nas nie zaatakuje. No ale przejdźmy do tego oswajania. I tu jest jaskinia, chciałbym do niej sobie wpłynąć. Tylko ciekawe, czy tam się ten rekin zmieści, bo nie pamiętam. Zaraz wam pokażę kordy, oczywiście. Czekajcie, no kurde, nie, tutaj nie wpłynę. O kurde. Megalodonem. Chociaż, o kurde, dobra, super, udało się wpłynąć. Pamiętajcie, żeby rekin był na pasywce. Inaczej będzie lipa. I żeby też rekin nie był nafalał, bo wam jeszcze niechcący wypłynie i będzie też kolejna lipa. Słuchajcie, tam jest mezozaur, znaczy mozazaur. Sam pysk wystaje, także po prostu no idealne, co tylko może być. Kurde, niechcący się tutaj cofnął mi. Zlurujcie go jeszcze raz. I pamiętajcie, że strzały w pysk raz na 4-5 sekund. Ja mam kuszę, która ma 200 damage'a, taką mi się udało znaleźć, więc lecimy. 4-5 sekund. Pamiętajcie, to jest bardzo ważne. I strzelajcie w sam pysk. Zobaczymy, ile pójdzie tych strzał, żeby go uśpić. Nieważne, czy strzelacie z kuszy, tak jak ja, czy używacie tych dartsów. Dartsów powinno pójść mniej. Aczkolwiek, no ja mam też kuszę, która ma 200% tego damage'a, więc jeżeli miałbym zwykłą snajpę, to poszłoby tyle samo co tych strzał. Jeżeli strzela się raz na 4-5 sekund w łeb, to wtedy wchodzi najwięcej torpora, najmniej damage'a, więc to jest bardzo, bardzo ważne. Mam nadzieję, że jak on się uśpi tutaj, to nic go nie będzie mogło zaatakować. Jak tak na przykład T-Rexa, prawda? Też nic nie może zaatakować jak śpi. Nie wiem jak tam z Spinozaurem, ale ze Spinozaura też nic w sumie nie mogło zaatakować. Uważajcie też, żeby go nie zabić, prawda? Zobaczcie, on już ma plamę krwi, więc trzeba uważać. Zaraz wam tą jaskinię pokażę, spoko. Ciekawe, jak szybko mu będzie to jedzenie spadało i torpor najważniejsze, tak? Żebym ja mógł na długie odległości, długie dystanse się po prostu oddalać od niego. Pamiętajcie też, żeby nie przestrzelić jednej strzały, dlatego też jest te 4-5 sekund, co nie? No, oby nie zdech, bo lurowałem go, słuchajcie, z 20 minut tutaj, do tej jaskini konkretnej. Bo po prostu jest blisko też mojej bazy, tak? Więc jak czegoś mi zabraknie, szybko mogę wypłynąć, wsiąść na Ptarasa, czy tam na Argentivę i donieść. Też liczę na to, że może Alfą się uda tutaj. Że uda mi się Alfę jakiegoś zabić Argentivą, szybko na rekina i dostarczyć tego Prima. Aczkolwiek to jest takie. Niepewne. Dużo już tych strzałów poszło, jestem całkiem zdziwiony. Liczę sobie, wiecie, w myślach ile tych sekund. Zobaczcie, już te plamy krwi są poważne. No, mam nadzieję, że on nie zdechnie. Dobra, zajebiście. Zobaczcie, 4,5 tysiąca życia, 600 staminy, 12 tysięcy fuda, ogromna liczba po prostu.
Kappa 1500, ogromna liczba. No i torpor 9300. Zobaczcie, jak szybko leci. Ja pierdzielę, ale narkotyku pójdzie. Niesamowita ilość. Czekajcie chwilę, bo telefon do mnie dzwoni. Słuchajcie, mogę wam powiedzieć tyle. Oswajanie go to będzie jakiś hardcore. On potrzebuje około między 150 a 200 prime meat'a muszę mu dostarczyć. Czyli w zasadzie dużo. Ze względu na to, że ten torpor po prostu spada jak szalony. 5 minut i już poszło 100 narkotyku, i bo zostało mu tylko 3000, co nie? Więc jakiś po prostu Saigon. 100 narkotyku to jest 4000 torpora, tak? Jeżeli ja dobrze liczę. Muszę właśnie sobie to jeszcze raz przeliczyć, bo jakieś ogromne ilości. Także zobaczymy. No, oswajanie mniej więcej rozpoczęte 11.35. Mam nadzieję, że będę pamiętał. Może sobie zapiszę. 11.35. Zobaczymy, ile czasu zajmie. Prawdopodobnie około 2 godziny. Także bryby. Od razu, żebym nie zapomniał, jaskinia jest na 83.09, 84.10. No, to zależy, jak patrzeć. 84.10 niech będzie. Także już żebyśmy mieli to za sobą, bo mogę później po prostu zapomnieć. Słuchajcie, mam od razu dla was zajebistą radę, jak będziecie go oswajać, żeby mieć więcej czasu na to, żeby zdobywać to jedzenie dla niego, to pamiętajcie, żeby mu ten unconscious spadł bardzo, bardzo nisko i wtedy dajcie mu, nie wiem, 200 tego narkotyku na raz, no i zależy jaki macie level, 300, 100, to wtedy to się bardzo wolno odnawia mu ten torpor i będziecie mieli... No tak około 10 minut, może nawet trochę więcej, żeby zebrać tego prima, więc no 10 minut to i tak jest max, prawda, bo ten prime by się marnował. No i kolejna moja rada, żebyście nie wygładzali go, bo po prostu nie będziecie w stanie mu naraz dostarczyć aż 150 tego prime mita. No tak jak ja muszę na ten level akurat, 150-200 mniej więcej. Pamiętajcie, że im wyższy level, tym tego prime mita byście musieli oczywiście też dać mu więcej. No bo ten torpor, wiecie co, naprawdę bardzo, bardzo szybko spada i musicie na to uważać. Przed chwilą było 7000, no także ogromne, bardzo, bardzo trzeba uważać po prostu na to, bo wam się wybudzi i tyle będzie z tego oswajania. Także takie moje rady, ja zaraz jadę po prime mita, tylko właśnie wrzucę mu ten torpor, także bryby. Słuchajcie, idzie jakoś, idzie, ale niestety kalkulatory okłamały. Minęła już równo godzina i jest dopiero 1/4, czyli 4 godziny na samym prime micie. Dostał samego prime mita ode mnie, nic więcej, naprawdę nie zjadł ani raz szyneczki, tylko porządne ućce. No i jest 1/4, cholera, to jest 25%, no czyli będą 4 godziny, zobaczcie, on tutaj tego prime'a tylko żre. W ogóle je bardzo, bardzo często, więc przynieście tak 10 na raz tego prime meat'a. On w ciągu tych 10 minut, znaczy może nie 10, bo już jak dolecicie do niego to będzie z 7. To po prostu mu wrzucicie to wszystko. I on sobie będzie powoli, powoli jadł. Pamiętajcie, że ten torpor spada, bo naprawdę można się tu będzie wysypać. Ja bym jeszcze wam polecał, żebyście wzięli co najmniej dwa te scuba tanki, bo się po prostu przydadzą. Mi się zaraz skończy i będę musiał popłynąć go naprawić. Ale nie mogę go naprawić tutaj, bo nie mam tutaj części, więc muszę polecieć na środek mapy, tam gdzie jest moja główna baza, także... No, będzie ryzykownie. Mam nadzieję, że zdążę. Raczej zdążę, bo jak wrzucam mu 8000 torpora jednocześnie, no to on bardzo długo go trzyma, bardzo długo się odnawia. Myślę, że tak nawet na pół godziny. No i chyba też będę musiał polecieć po narkotyk, bo widzę, że nie starczy. Już poszło 300 i zaraz kolejne 200. Ja czekam, aż on, wiecie co, ja czekam, aż mu spada do 1300 i daję mu jednocześnie 200 narkotyku, czyli 8000 torpora i wtedy mam spokój na jakiś czas. Tutaj zostały 2 minuty, więc muszę znowu wypływać po tego prime meata i wrzucam mu torpor, także bryby. Kolejna moja rada, bo prawie mi się rekin, zobaczcie, wysypał, on ma prawie 4000 życia. Zwracajcie uwagę, jaki level mają te plejozaury, które będziecie zabijać, bo teraz miałem zbustowany 90 level i 116 i zobaczcie, jak mnie dojechały. Jeszcze trzeci później dopłynął. Co prawda trzeci to tam na 3 ugryzienia zleciał, ale no uważajcie, bo możecie się po prostu wysypać niechcący, także zwracajcie uwagę też, jakie te plejaki mają level.
Ja wracam do oswajania. Chcę wam coś pokazać, bo chyba mam baga, który czasami się zdarza, rzadko, ale jest. Zaraz on zje, zobaczcie. Zobaczcie ten żółty pasek, on skacze. Widzicie, jak on się macha? To jest błąd gry, już on czasami się zdarza, no rzadko. Kilka razy widziałem, że ktoś pisał na serwerze i właśnie chyba przez ten błąd on mi się będzie trochę dłużej oswajał. Także no szkoda, kurde, bo czasu nie mam za bardzo, bo ja... Słuchajcie, jest godzina teraz. 13 za 15, a ten film oglądacie dzisiaj, tak? Ja go robię, jest dzisiaj piątek, tak? Więc dzisiaj on ma być udostępniony o 18, 17. Jeszcze muszę ten film wyrenderować przecież, także przesłać, wyrenderować, więc nie wiem, na którą godzinę po prostu się wyrobię. Kurde, no i przez ten błąd cholerny zajmie mi to dużo dłużej, no więc obym dał radę. 13. No powiedzmy, że mam 5 godzin na oswojenie, wyrenderowanie i wysłanie filmu. No tak, żeby chociaż na tą 18 był. Także no liczę na to, że się uda. Trzymajcie kciuki. Film będzie dzisiaj krótszy, będzie miał maks pół godziny, żeby on mi się trochę szybciej zrobił. Także bryby. Już myślę, że po oswojeniu się widzimy. Dobra, słuchajcie, wydaje mi się, że jeszcze jeden Prime będzie oswojony. Zobaczcie. Równo 4 godziny minęły. Także bardzo długo. Nie było na full prime micie, trochę dostał zwykłego, bo po prostu nie nadążałem. Często była mgła, co za tym idzie, nic nie widziałem, więc nie mogłem. No, jeszcze jeden kawałek, więc nie mogłem w ogóle pływać, tak? Bo kompletnie nic nie widać pod wodą, jak jest mgła, niestety. Raz mi też wywaliło grę, więc przez to straciłem około 10 minut. Dobrze, że się nie obudził akurat w tym czasie, dobrze, że torpor mu się wbijał. Poszło bardzo dużo narkotyku, ponad 1000. Jeszcze tak do końca nie wiem ile, ale musiałem. Często ze 3, 2 razy byłem w tamtej bazie mojej głównej, z pteranodonem. No i na tym też trochę tracił. Primita po prostu bardzo, bardzo, bardzo dużo. Megalodon wbił 2 levele. A to jest bardzo dużo jak na niego, bo on już dostał bardzo dużo. On już jest mocno wylevelowany, bo ja go oswajałem, chyba miał 90 level po oswojeniu jakoś. Także no, dużo tych pleziozaurów zabiłem w międzyczasie. No, jeszcze jeden kamaniec i już jest mój w końcu. Mozazaurus. Jeszcze trzeba siodło zrobić. Słuchajcie, jest. Chyba najcięższe moje oswajanie. Póki co nazwę go na cześć mojej rybki Goku. Ale czekam na wasze propozycje oczywiście. Także możecie się tutaj wypowiadać. Myślę, że on wpłynie do tej bramy. Zaraz wrócę po siodło i trochę nim popływamy. Zobaczymy, jak jest silny. Zobaczymy w ogóle, jak wygląda. Wygląda trochę taka klucha. No trochę. Był straszniejszy, jak było ciemniej pod tą wodą. Zaraz do was wracam. Tylko założymy siodło. Dobra, siodło już zrobione, od razu wam powiem, ile kosztowało. 400 metalu, 140 cementing paste i 100 kilka peru plus 800 hide i 600 fiber. Także bardzo, bardzo drogie niestety. Czekajcie, co tu mam. A, dobra, siodło już mam na sobie. Mozozaurów bez problemu przepłynął przez tą bramę, nawet na follow, także spoko. Pamiętajcie o tym, o tej nazwie dla niego. Ale duży jest. Zobaczcie, jest dużo większy niż pleziozaur. Także myślę, że nie jesteście zawiedzeni. Dużo osób się bało w komentarzach, tak? Nawet czytałem, że myśleliście, że będzie jakiś dużo mniejszy, ale wydaje mi się, że jest jak najbardziej ogromny. Jest chyba, znaczy może od Bronto to nie jest większy. Nawet na pewno, chociaż w tym kłębie to może i tak. Dobra, chodźcie do niego. Od razu usiądziemy na niego. Jak on tu wygląda. Dobra, płyniemy. Zaraz sobie go pooglądamy, jak wypłyniemy już na otwarte morze. W zasadzie nie na otwarte morze, tylko na otwarty ocean. Dobra, siadamy, siadamy, siadamy. Ale siodło bardzo drogie. Dobrze, że ten poradnik metalu zrobiłem, to jeszcze miałem. Cementing paste, co prawda, już znowu mam 0, miałem 300, mam znowu 0, bo robiłem jeszcze taki jeden odcinek dodatkowy. Dobra, na razie pływamy na wolnym, więc się tutaj nie przejmujcie, zobaczmy, jak on wygląda. Czy on może tak wypłynąć, żeby tylko głowa wystawała?
O dziwo, rekin nas zaatakował. Tak, dobra, to mamy pierwszą ofiarę. Trochę zdziwiłem się. Będziemy z pierwszej osoby. Albo nie, bo może będzie mnie widać. On jeszcze statystyki wam pokażę. Przed chwilą może widzieliście, ale tak dokładniej, żeby wyglądało. No niestety, tak jak pływamy, to za bardzo nie widać, co on robi. Wiadomo, on jest jeszcze na początku słabszy dużo niż Megalodon. Także o to się na pewno ja bym nie martwił, bo on na pewno jest silniejszy, tak, wylevelowany. On ma tutaj pewnie jakieś 200 mili damage. No, poza tym ciężko się nim atakuje. On jest, myślę właśnie, że na tą platformę bardziej stworzony, tak? Patrzcie, kolejny Megalodon, my sobie wbijamy levele. Dobra, statystyki 307, a to nawet nieźle po oswajaniu. On dostał ile leveli? 15, tak? 15 leveli, więc też całkiem nieźle. Z 18 maksymalnych, 15 to całkiem niezły wynik, myślę, na pojedyncze oswajanie. Dobra, mili sobie dodamy. Dwa levele już wpadły. Chciałbym go, kurczę, jeszcze tutaj tak pokazać, żeby jego pysk chociaż wystawał, tak jak się wynurzam, ale chyba nie można, on tylko na płasko pływa. Także niestety się nie da, szkoda. Może później jeszcze się jakoś tam, o! Tak, jest spoko. I przestał płynąć. Ale my możemy sobie teraz go obejrzeć, w sumie fajnie. Nie, czekajcie, źle zrobiłem. O! Damy go tutaj, takiego dużego. Całkiem groźnie wygląda, mi się podoba. Zaraz zrobimy coś nim ciekawszego. Poczekajcie, popłyniemy sobie na dno. Dobra, znalazłem w końcu jakieś pleziozaury. Zobaczmy, jak on tutaj sobie z nimi poradzi. No na początek wiadomo, pewnie troszkę dłużej. Jeszcze dodam o staminie troszkę, jego powiem. Ma, bardzo mu się szybko kończy, ale odnawia się w mega ekspresowym tempie. Naprawdę, jakieś 2 sekundy i ona jest odnowiona. Oj, super, i trzeci od razu. Zobaczcie, Prima jak ładnie zbiera. Mimo, że ma jeszcze mało mili, to 400 chyba tylko, tak? To całkiem nieźle tego Prima zbiera i w sumie szybko zabił te pleziaki. Także mi się podoba. Nie martwcie się, jeżeli chodzi o levelowanie. Ja jeszcze na pewno zrobię odcinek z platformą. Czekajcie, dobra. I zobaczmy, ile tych leveli wpadło. Też z 2 znowu. Także na pewno jeszcze będzie odcinek z platformą i tam nim bardziej popływamy. Myślę, że zrobię na nim balistę, bo niestety na 120 nie ma opcji w ogóle, żebym miał swoim. Ze względu na to, że po prostu, nie wiem, za pół roku będę miał 120 jajek Kecala na moim serwerze, no to nie jest wykonalne póki co, tym bardziej, że no, trzeba mieć minimum 2 te Kecale. Ja mam jeszcze jednego, na pewno będzie też odcinek jeszcze z Kecala. Czekajcie, zdejmiemy sobie to z Kecala na 120, czekajcie, gamma 3, a może nawet gamma 2. Bo tak jakoś jasno od tej wody strasznie, nie wiem, no zajebiście wygląda, taki jaszczur pod wodą, no przecież wygląda kozacko. Myślę, że jak się pływa nim, to budzi jakiś tam postrach. Ładny kolor, czerwieniutki, myślę, że one są różnych kolorów. Nie wiem, czy są różnych rozmiarów, myślę, że tutaj akurat nie. Fajnie ten delfin wyskoczył. Ale ogólnie jestem bardzo zadowolony. Bardzo ciężkie oswajanie, muszę wam powiedzieć, że chyba najbardziej wymagające dotychczas. Warto sobie zrobić wcześniej właśnie trening na plezio, bo się po prostu przydaje, tak? I też czasami ciężko znaleźć się z tą jaskinię, bo właśnie albo jest mgła, albo coś innego. Także na to też uważajcie, tak? Wybierzcie sobie miejsce, które w miarę dobrze znacie, w którym byliście wcześniej. Się fajnie wije, nie? Jak taki wąż, jaszczurowąż. No i przylogowało, jak dałem speeda. Pływa chyba szybciej niż... na pewno szybciej niż Megalodon pływa, tym bardziej, że on ma 100% tylko. I też szybciej niż plezio.
W ogóle ten plezio to mi. Plezio, pleje, już nie wiem, cholera jak się mówi. W ogóle mi nie pasuje. Słaby, wolny, staminy w ogóle nie ma. Jakiś taki zmarnowany czas chyba. No, jeszcze na tym 120 bym oswoił, to zobaczymy. No i słuchajcie, dzisiaj to już będzie wszystko. Dajcie znać, czy chcecie tą platformę. Zrobimy sobie z balistą, może jeszcze z czymś zobaczymy. No i co? I dzisiaj dzięki bardzo za oglądanie. Pamiętajcie zostawić łapkę w górę. Jeżeli nie jesteście subskrybentami, to polecam wam zostawić tą subskrypcję. Naprawdę warto, bo po prostu prawie codziennie są, niemalże codziennie są odcinki Arka. Także jest co oglądać i nie tylko, jest bardzo dużo serii na kanale. A dzisiaj to już wszystko. Bardzo wam dziękuję za oglądanie, za uwagę. Mam nadzieję, że widzimy się w następnych odcinkach. Pamiętajcie o nazwie dla tego mozazaura. Wygląda zajebiście. Myślę, że każdy chce go nazwać. Także czekam na propozycje. Myślę, że dużo jest fajnych. Może też Loch Ness być. Dużo jest potworów wodnych z różnych książek, z fantastyki, z innych gier, z filmów. Także zachęcam was do tego. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Tu wodą wytrzymać, zanim się wynurzycie, bo te poszukiwania same na pewno będą długo bardzo trwały. A tutaj jakieś delfinki, tutaj jakieś coś tam. Nie wiem jeszcze nawet jak wielki on jest. Czy on jest wielkości plejozaura, czy jeszcze, czy większy. Nie mam pojęcia. W sumie widziałem tylko spotlight i z niego nie wynikało, żeby był jakiś mega ogromny, chociaż no ta platforma jest bardzo, bardzo duża. Platformy niestety nie zrobię teraz, bo jeszcze brakuje mi dwóch leveli, no w zasadzie dwóch i jedna trzecia mniej więcej, bo jest po prostu na 85 level, ja mam prawie 8,3, ale ostatnio mało grałem, więc w ogóle nic nie leveluję niestety. Także dzisiaj normalnie, a później zrobimy sobie jakąś tam platformę na niego. I coś zbudujemy. No nic nie widzę. Pamiętajcie, że GPS też będzie ważny, żeby zabrać ze sobą, bo po prostu będziecie musieli prawdopodobnie znaleźć jaskinię. Dobra, mamy dwa plejozaury, czyli nie wiem, czy je wybijać, bo one mają cholera dużo tego premita, więc darujemy sobie. Szkoda po prostu, żeby ten Prime Meat był wybity, prawda? No i znowu chyba jakaś jakby mgła idzie. A tutaj moja Argentiva dzielnie próbowała przeżyć. I one chyba są, wiecie co, te mozozaury, bardzo po prostu rzadkim stworzeniem. Dlatego myślę, że wiecie co, ja sobie po prostu tutaj popływam bez sensu, żebyście wy to ze mną oglądali i wrócę do was, jak już znajdę. Być może on po prostu będę musiał go być może po prostu szukać na północy. Także bryby. Słuchajcie, znalazłem, płynie za mną. Jest ogromny, jest po prostu ogromny. Patrzcie, wygląda jak cień w sumie, nie? Ale jest zajebisty. Ale jest zajebisty. Nie wiem, ile minęło, z 5 mi 10 minut i już znalazłem, także nie jest źle. Nie płynie za mną, niestety, niestety. W ogóle wygląda inaczej niż sobie wyobrażałem, ale zobaczcie, że jednak on nie wypływa na powierzchnię, także no nie będzie tak łatwo jak myślałem. Myślałem naprawdę, że uda się go zlurować do powierzchni. Tylko tak, pytanie, jaki ma level, bo jeżeli ma jakiś bardzo duży, no to niestety, ale nie dzisiaj. O kurde, nie mogę tu użyć lunety. Chyba, że może jak zejdę z. No, teraz trzeba będzie znaleźć odpowiednią jaskinię. Czekajcie. Sześć. To w sumie idealnie. Zobaczcie, jaki ładny jest. Fajny. A jak się. Kurde, gdzie? Żeby mi tutaj za bardzo nie podpłynął, bo ja się zaraz wystraszę. Czekajcie, gdzie ja jestem i czy tutaj jest jaskinia? To jest bardzo ważne. Bardzo, 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 bardzo. No najwyżej będziemy go lurować, prawda? Najlepiej oczywiście byłoby go zlurować blisko mojej barży. 90 na 51. To jest, czekajcie, 90 na 51. Kurde, gdzieś tutaj była jaskinia. W tych goglach cholera nie widać. Dobra, no będziemy, czekajcie.
90 na 51, to sobie zapiszę od razu. 90 na 51. Ja idę szukać. Wow, wow, wow. Zobaczcie, on wypływa do pewnego momentu, tak? O kurde, on pewnie jest szybki ostro. Czy nie? Jakiś ostro szybki nie jest. Dobra, ale płynie za mną. No, no dobra, więc będzie można go zlurować. Ale dobra, jest super ekscytacja. Zaraz do was wrócę chyba, tylko znajdę tę jaskinię, sobie przypomnę dokładnie, gdzie ona jest. Na pewno nie jest tutaj, więc musimy udać się bliżej dna. Zajebiście, zajebisty jest. Jest ogromny, jest ogromny. Nie wiem, czy on się zmieści do tej bazy mojej. Czy on przepłynie w ogóle przez tą bramę? Czy jakąś nową bramę zrobili? Czy co? On jest w sumie całkiem szybki, więc jak mi się skończy stamina, to może być słabo. Tak, ciągle płynie za mną. Czyli jak raz zobaczcie, długo będzie trzymało. Cholera, muszę sobie przypomnieć, gdzie jest ta jaskinia i zaraz, tak, no i zaraz do was wrócę. Dobra, słuchajcie, zlurowałem go do jednej z jaskiń, tylko jeszcze nie wiem, czy tam będę mógł wpłynąć tym megalodonem. I wiecie co, jesteśmy na przykład teraz bardzo bezpieczni, bo on po prostu nie może wypłynąć na pewną powierzchnię, powyżej pewnego stanu poziomu wody. Dlatego nawet możemy być metr od niego i on nas nie zaatakuje. No ale przejdźmy do tego oswajania. I tu jest jaskinia, chciałbym do niej sobie wpłynąć. Cześć, witajcie na kanale Riser w kolejnym odcinku gry Ark Survival Evolved i dzisiaj zdecydowałem, że będziemy oswajać Mozazaura, a w zasadzie to też wy zdecydowaliście, bo chyba więcej głosów było na to jednak, żeby dzisiaj był Mozazaur, a nie wykluwanie. Myślę, że to jest trochę bardziej interesujący odcinek, tym bardziej, że z wykluwania będzie odcinków kilka zrobionych, bo będzie przecież wykluwanie kilku różnych dinozaurów. Dlatego dzisiaj będzie Mozazaur. Mam nadzieję, że tym razem uda nam się znaleźć. Myślę, że te respy już są wybite po prostu i kilka tych mozozaurów jest już na mapie. Jestem już w sumie całkiem przygotowany, bo jest scuba gear całkowity, więc będziemy mogli oddychać, narkotyki i strzały, no i jakieś tam jedzenie. Będziemy pływać megalodonem, szukać go i nie wiem, czy się będzie dało, ale chciałbym go spróbować zlurować tutaj do tej mojej wodnej bazy. Także zobaczymy. I też przypominam wszystkim, żeby zostawić lajka pod filmem, jeżeli będzie wam się podobało i komentujcie, co byście chcieli jeszcze zobaczyć w następnych odcinkach, bo to w sumie bardzo ważne, tak, bo te filmy są robione dla was. Także zapraszam was dzisiaj do oglądania. My sobie przejdziemy od razu do naszego questowania. Tak, jeżeli będę lurował go tutaj, jeżeli będzie taka w ogóle możliwość istniała, to będę musiał chyba się pozbyć tego pleziozaura, albo dać go... Nie, wolałbym się chyba raczej go pozbyć, ze względu na to, że po prostu nie wiem, nie znam jeszcze siły tego w zasadzie wieloryba, bo to jest przodek wieloryba, tak? Zdaje się jakiś. Oni mają ze sobą dużo wspólnego. No i on po prostu mógłby zabić go. No, trochę by było szkoda. Chociaż i tak, no niedługo będzie trzeba oswoić coś poważniejszego, jakiegoś lepszego tego plezio. Dzisiaj poluję w taki level między 20 a 50, bo po prostu nie mam kibelsów. Kibelsy na mozozaura są potrzebne niestety kecala. Także no, nie mam nawet jednego, a on jest potrzebny na 121, chyba na 120 level, także no niestety. Także dzisiaj będzie Prime Meat. Mam nadzieję, że jakoś tam to wszystko się uda i że będzie fajnie. Tak wygląda w ogóle scuba gear całkowity, bo był update. Ja robiłem już odcinek z tego dawno, dawno temu, ale ten ekwipunek się całkowicie zmienił, jak widzicie. Teraz ta maska wygląda dużo fajniej, butla, spodnie, no taka pianka jakby, nie? Naprawdę teraz wygląda to tak, jak w zasadzie powinno wyglądać już dawno, dawno temu. Jeżeli się nie uda, bo zlurować, to po prostu uderzymy do jaskini, tak? Wiecie co, nie wiem, po co mi jest ta pochodnia. Czekajcie, przyniosę ją i sobie ją wyrzucimy, dobra. To po prostu do jaskini i będziemy oswajać tak samo jak tego plezio. Nie, i jeszcze mam tylko do was taką prośbę. Jeżeli widzicie, że ktoś skopiował mój film, co się zdarza bardzo notorycznie ostatnio, jeżeli ten film jest zrobiony tak samo, ja nie mówię, że podobnie, że ktoś oswaja to samo co ja, tylko jeżeli ktoś zrobił identyczny film, to proszę tępcie to, bo to jest po prostu chamstwo. Robienie takiego samego filmu i nie wspominanie o mnie
jest po prostu wieśniackie, niekulturalne i po prostu pokazuje, jaką ta osoba ma słabą kreatywność, brak wyobraźni jakiejkolwiek. Także no, bardzo bym was o to prosił, bo jest to po prostu chamstwo. No. Tępmy chamstwo w sieci, może takie hasło. Dobra, wsiadamy na Megalodona. Niestety mgła, więc trochę ciemno, więc ja chyba poczekam, bo wy też nic nie będziecie widzieć z kolei. I ja też. Może zdejmę tą maskę. Jak to jest? No dobra, poczekam chwilę i zaraz do was wrócę. Dobra, słuchajcie, dzień wstaje, więc można będzie wyruszyć. Plan jest taki, że jeżeli nie uda mi się go znaleźć szybko, to później weźmiemy delfina, oblecimy szybko cały ten ocean i poszukamy go po prostu. Bo tak po prostu będzie szybciej, łatwiej i lepiej. No i dobra. Jedziemy na dno, powinny być na samym dnie. No moim zdaniem one też powinny wypływać, bo one nie łapią powietrza. Znaczy łapią powietrze, ale nie mogą oddychać pod wodą, więc one po prostu łapią haust powietrza i one pływają tam, tak? W tym oceanie. No mam nadzieję, że te respy są powybijane. No ja też nie mogę teraz za bardzo wybijać na siłę, bo po prostu będę potrzebował premita, prawda? Więc jak ja będę potrzebował premita, to akurat może być tak, że nie znajdę później tych rekinów, żeby to wszystko zebrać. Nie wiem, jeszcze w ogóle nie widziałem tego mozozaura, ani na żadnym filmiku, ani w grze po prostu. Mam nadzieję, że właśnie uda się gdzieś go tutaj znaleźć. Tutaj też są dwie jaskinie takie fajne, gdzie będzie można po prostu przylurować się. Jeżeli nie macie scuba gear, bo on jest rzeczywiście na wysoki level, to możecie użyć po prostu, jak to się nazywało? No tak, jest taka jedna potrawa, którą pokazywałem już w kilku odcinkach. Lazarus Powder, chyba tak, Lazarus Powder. I to wam pozwoli po prostu dłużej przebywać pod wodą, chyba 10 minut trwa. No i po prostu będziecie mogli ileś tam czasu podbyć. Od razu, żebym nie zapomniał, jaskinia jest na 8309, 8410, no to zależy jak patrzeć, 8410 niech będzie, także już żebyśmy mieli to za sobą, bo mogę później po prostu zapomnieć. Słuchajcie, mam od razu dla was zajebistą radę, jak będziecie go oswajać, żeby mieć więcej czasu na to, żeby zdobywać to jedzenie dla niego, to pamiętajcie, żeby mu ten unconscious spadł bardzo, bardzo nisko i wtedy dajcie mu, nie wiem, 200 tego narkotyku na raz, no i zależy jaki macie level, 300, 100, to wtedy to się bardzo wolno odnawia mu ten torpor i będziecie mieli no tak około 10 minut, może nawet trochę więcej, żeby zebrać tego prima, więc no 10 minut to i tak jest max, prawda, bo ten prime by się marnował. No i kolejna moja rada, żebyście nie wygładzali go, bo po prostu nie będziecie w stanie mu naraz dostarczyć aż 150 tego primita, no tak jak ja muszę na ten level akurat, 150-200 mniej więcej. Pamiętajcie, że im wyższy level, tym tego primita byście musieli oczywiście też dać mu więcej. No bo ten torpor, wiecie co, naprawdę bardzo, bardzo szybko spada i musicie na to uważać. Przed chwilą było 7000, no także ogromne, bardzo, bardzo trzeba uważać po prostu na to, bo wam się wybudzi i tyle będzie z tego oswajania. Także takie moje rady, ja zaraz jadę po primita, tylko właśnie wrzucę mu ten torpor, także bryby. Słuchajcie, idzie jakoś, idzie, ale niestety kalkulatory okłamały. Minęła już równo godzina i jest dopiero 1/4, czyli 4 godziny na samym primicie. Dostał samego primita ode mnie, nic więcej, naprawdę nie zjadł ani raz szyneczki, tylko porządne ućce. No i jest 1/4, cholera, to jest 25%, no czyli będą 4 godziny, zobaczcie, on tutaj tego prima tylko żre. W ogóle je bardzo, bardzo często, więc przynieście tak 10 na raz tego primita. On w ciągu tych 10 minut, znaczy może nie 10, bo już jak dolecicie do niego to będzie z 7. To po prostu mu wrzucicie to wszystko i on sobie będzie powoli, powoli jadł. Pamiętajcie, że ten torpor spada, bo naprawdę można się tu będzie wysypać. Ja bym jeszcze wam polecał, żebyście wzięli co najmniej dwa te scuba tanki, bo się po prostu przydadzą. Mi się zaraz skończy i będę musiał popłynąć go naprawić. Ale nie mogę go naprawić tutaj, bo nie mam tutaj części, więc muszę polecieć na środek mapy, tam gdzie jest moja główna baza, także no, będzie ryzykownie. Mam nadzieję, że zdążę. Raczej zdążę, bo jak wrzucam mu 8000 torpora jednocześnie,
No to on bardzo długo go trzyma, bardzo długo się odnawia. Myślę, że tak nawet na pół godziny. No i chyba też będę musiał polecieć po narkotyk, bo widzę, że nie starczy. Już poszło 300 i zaraz kolejne 200. Ja czekam, aż on, wiecie co, ja czekam, aż mu spada do 1300 i daję mu jednocześnie 200 narkotyku, czyli 8000 torpora, i wtedy mam spokój na jakiś czas. Tutaj zostały 2 minuty, więc muszę znowu wypływać po tego paremita i wrzucam mu torpor, także bryby. Kolejna moja rada, bo prawie mi się rekin, zobaczcie, wysypał. On ma prawie 4000 życia. Zwracajcie uwagę, jaki level mają te plejozaury, które będziecie zabijać, bo teraz miałem zboostowany 90 level i 116, i zobaczcie, jak mnie dojechały. Jeszcze trzeci później dopłynął. Co prawda trzeci to tam na 3 ugryzienia zleciał, ale no uważajcie, bo możecie się po prostu wysypać niechcący, także zwracajcie uwagę też, jakie te plejaki mają level. Ja wracam do oswajania. Chcę wam coś pokazać, bo chyba mam buga, który czasami się zdarza, rzadko, ale jest. Zaraz on zje, zobaczcie. Zobaczcie ten żółty pasek, on skacze. Widzicie, jak on się macha? To jest błąd gry, już on czasami się zdarza, no rzadko. Kilka razy widziałem, że ktoś pisał na serwerze i właśnie chyba przez ten błąd on mi się będzie trochę dłużej oswajał. Także no szkoda, kurde, bo czasu nie mam za bardzo, bo ja... Słuchajcie, jest godzina teraz. 13 za 15, a ten film oglądacie dzisiaj, tak? Ja go robię, jest dzisiaj piątek, tak? Więc dzisiaj on ma być udostępniony o 18, 17. Jeszcze muszę ten film wyrenderować przecież, także przesłać, wyrenderować, więc nie wiem, na którą godzinę po prostu się wyrobię. Kurde, no i przez ten błąd cholerny zajmie mi to dużo dłużej, no więc obym dał radę. 13. No powiedzmy, że mam 5 godzin na oswojenie, wyrenderowanie i wysłanie filmu. No tak, żeby chociaż na tą 18 był. Także no liczę na to, że się uda. Trzymajcie kciuki. Film będzie dzisiaj krótszy, będzie miał maks pół godziny, żeby on mi się trochę szybciej zrobił. Także bryby. Już myślę, że po oswojeniu się widzimy. Dobra, słuchajcie, wydaje mi się, że jeszcze jeden Prime będzie oswojony. Zobaczcie. Równo 4 godziny minęły. Także bardzo długo. Nie było na full Prime-micie. Trochę dostał zwykłego, bo po prostu nie nadążałem. Często była mgła. Co za tym idzie, nic nie widziałem, więc nie mogłem. No, jeszcze jeden kawałek, więc nie mogłem w ogóle pływać, tak? Bo kompletnie nic nie widać pod wodą, jak jest mgła, niestety. Raz mi też wywaliło grę, więc przez to straciłem około 10 minut. Dobrze, że się nie obudził akurat w tym czasie, dobrze, że torpor mu się wbijał. Poszło bardzo dużo narkotyku, ponad 1000. Jeszcze tak do końca nie wiem ile, ale musiałem. Często ze 3, 2 razy byłem w tamtej bazie mojej głównej, przed Pteranodonem. No i na tym też trochę tracił. Primita po prostu bardzo, bardzo, bardzo dużo. Megalodon wbił 2 levele. A to jest bardzo dużo jak na niego, bo on już dostał bardzo dużo. On już jest mocno wylewelowany, bo ja go oswajałem, chyba miał 90 level po oswojeniu jakoś. Także no, dużo tych pleziozaurów zabiłem w międzyczasie. No, jeszcze jeden kamaniec i już jest mój w końcu. Mozazaurus. Jeszcze trzeba siodło zrobić. Słuchajcie, jest. Chyba najcięższe moje oswajanie. Póki co nazwę go na cześć mojej rybki Goku. Ale czekam na wasze propozycje oczywiście. Także możecie się tutaj wypowiadać. Myślę, że on wpłynie do tej bramy. Zaraz wrócę po siodło i trochę nim popływamy. Zobaczymy, jak jest silny. Zobaczymy w ogóle, jak wygląda. Wygląda trochę taka klucha. No trochę. Był straszniejszy, jak było ciemniej pod tą wodą. Zaraz do was wracam. Tylko założymy siodło. Dobra, siodło już zrobione, od razu wam powiem, ile kosztowało. 400 metalu, 140 cementing paste i 100 kilka pereł plus 800 hide i 600 fiber, także bardzo, bardzo drogie niestety. Czekajcie, co tu mam, a dobra, siodło już mam na sobie. Mozazaurów bez problemu przepłynął przez tą bramę, nawet na follow, także spoko. Pamiętajcie o tym, o tej nazwie dla niego. Ale duży jest. Zobaczcie, jest dużo większy niż pleziozaur. Także myślę, że nie jesteście zawiedzeni. Dużo osób się bało w komentarzach, tak? Nawet czytałem, że myśleliście, że będzie jakiś dużo mniejszy, ale wydaje mi się, że jest jak najbardziej
ogromny jest chyba, znaczy może od Bronto to nie jest większy, nawet na pewno, chociaż w tym kłębie to może i tak. Dobra, chodźcie do niego, od razu usiądziemy na niego. Jak on tu wygląda? Dobra, płyniemy. Zaraz sobie go poglądamy, jak wypłyniemy już na otwarte morze. W zasadzie nie na otwarte morze, tylko na otwarty ocean. Dobra, siadamy, siadamy, siadamy. Ale siodło bardzo drogie. Dobrze, że ten poradnik metalu zrobiłem, to jeszcze miałem. Cementing base, co prawda, już znowu mam 0, miałem 300, mam znowu 0, bo robiłem jeszcze taki jeden odcinek dodatkowy. Dobra, na razie pływamy na wolnym, więc się tutaj nie przejmujcie. Zobaczmy, jak on wygląda. Czy on może tak wypłynąć, żeby tylko głowa wystawała? O dziwo, rekin nas zaatakował. Tak, dobra, to mamy pierwszą ofiarę. Trochę zdziwiłem się. Będziemy z pierwszej osoby. Albo nie, bo może będzie mnie widać. On jeszcze statystyki wam pokażę. Przed chwilą może widzieliście, ale tak dokładniej, żeby wyglądało. No niestety, tak jak pływamy, to za bardzo nie widać, co on robi. Wiadomo, on jest jeszcze na początku słabszy dużo niż Megalodon. Także o to się na pewno ja bym nie martwił, bo on na pewno jest silniejszy, tak wylevelowany. On ma tutaj pewnie jakieś 200 mili damage. No, poza tym ciężko się nim atakuje. On jest, myślę właśnie, że na tą platformę bardziej stworzony, tak? Patrzcie, kolejny Megalodon. My sobie wbijamy levele. Dobra, statystyki 307, a to nawet nieźle po oswajaniu. On dostał ile leveli? 15, tak? 15 leveli, więc też całkiem nieźle. Z 18 maksymalnych, 15 to całkiem niezły wynik, myślę, na pojedyncze oswajanie. Dobra, mili sobie dodamy. Dwa levele już wpadły. Chciałbym go, kurczę, jeszcze tutaj tak pokazać, żeby jego pysk chociaż wystawał, tak jak się wynurzam, ale chyba nie można, on tylko na płasko pływa. Także niestety się nie da, szkoda. Może później jeszcze się jakoś tam. O! Tak, jest spoko. Wpłynąć. Tylko ciekawe, czy tam się ten rekin zmieści, bo nie pamiętam. Zaraz wam pokażę kordy, oczywiście. Czekajcie, no kurde, nie, tutaj nie wpłynę. O kurde, megalodonem. Chociaż, o kurde, dobra, super, udało się wpłynąć. Pamiętajcie, żeby rekin był na pasywce, inaczej będzie lipa. I żeby też rekin nie był nafalał, bo wam jeszcze niechcący wypłynie i będzie też kolejna lipa. Słuchajcie, tam jest mezozaur, znaczy mozazaur. Sam pysk wystaje, także po prostu no idealne co tylko może być. Kurde, niechcący się tutaj cofnął mi. Zlurujcie go jeszcze raz. I pamiętajcie, że strzały w pysk raz na 4-5 sekund. Ja mam kuszę, która ma 200 damage'a, taką mi się udało znaleźć, więc lecimy. 4-5 sekund. Pamiętajcie, to jest bardzo ważne. I strzelajcie w sam pysk. Zobaczymy, ile pójdzie tych strzał, żeby go uśpić. Nieważne, czy strzelacie z kuszy, tak jak ja, czy używacie tych dartsów. Dartsów powinno pójść mniej. Aczkolwiek, no ja mam też kuszę, która ma 200% tego damage'a, więc jeżeli miałbym zwykłą snajpę, to poszłoby tyle samo, co tych strzał. Jeżeli strzela się raz na 4-5 sekund w łeb, to wtedy wchodzi najwięcej torpora, najmniej damage'a, więc to jest bardzo, bardzo ważne.
Mam nadzieję, że jak on się uśpi tutaj, to nic go nie będzie mogło zaatakować. Jak tak na przykład T-Rexa, prawda? Też nic nie może zaatakować, jak śpi. Nie wiem, jak tam z spinozaurem, ale ze spinozaura też nic w sumie nie mogło zaatakować. Uważajcie też, żeby go nie zabić, prawda? Zobaczcie, on już ma plamę krwi, więc trzeba uważać. Zaraz wam tą jaskinię pokażę, spoko. Ciekawe, jak szybko mu będzie to jedzenie spadało i torpor najważniejsze, tak? Żebym ja mógł na długie odległości, długie dystanse się po prostu oddalać od niego. Pamiętajcie też, żeby nie przestrzelić jednej strzały, dlatego też jest te 4-5 sekund, co nie? No oby nie zdech, bo lurowałem go, słuchajcie, z 20 minut tutaj, do tej jaskini konkretnej. Bo po prostu jest blisko też mojej bazy, tak? Więc jak czegoś mi zabraknie, szybko mogę wypłynąć, wsiąść na Ptarasa, czy tam na Argentive i donieść. Też liczę na to, że może Alfą się uda tutaj, że uda mi się Alfę jakiegoś zabić Argentivą, szybko na rekina i dostarczyć tego Prima. Aczkolwiek to jest takie... niepewne. Dużo już tych strzałów poszło, jestem całkiem zdziwiony. Liczę sobie, wiecie, w myślach ile tych sekund. Zobaczcie, już te plamy krwi są poważne. No, mam nadzieję, że on nie zdechnie. Dobra, zajebiście. Zobaczcie, 4,5 tysiąca życia, 600 staminy, 12 tysięcy fooda, ogromna liczba po prostu. Kappa 1500, ogromna liczba. No i torpor 9300. Zobaczcie, jak szybko leci. Ja pierdziele, ale narkotyku pójdzie. Niesamowita ilość. Czekajcie chwilę, bo telefon do mnie dzwoni. Słuchajcie, mogę wam powiedzieć tyle. Oswajanie go to będzie jakiś hardcore. On potrzebuje około między 150 a 200 Primita muszę mu dostarczyć. Czyli w zasadzie dużo. Ze względu na to, że ten torpor po prostu spada jak szalony. 5 minut i już poszło 100 narkotyku i pozostało mu tylko 3000, co nie? Więc jakiś po prostu Saigon. 100 narkotyku to jest 4000 torpora, tak? Jeżeli ja dobrze liczę. Muszę właśnie sobie to jeszcze raz przeliczyć, bo jakieś ogromne ilości. Także zobaczymy. No, oswajanie mniej więcej rozpoczęte 11:35. Mam nadzieję, że będę pamiętał. Może sobie zapiszę. 11:35. Zobaczymy, ile czasu zajmie. Prawdopodobnie około 2 godziny. Także bry.